Jesteśmy na wernisażu Kawali Artist w galerii Hala Koszyki. Proszę powiedzieć, jakie są wrażenia, jeżeli chodzi o dzisiejszy wernisaż? Bardzo dobre. Ja bardzo lubię w ogóle sztukę nowoczesną, więc bardzo, ale to bardzo podobają mi się eksponaty, które są wystawione. No są to też firmy, nie oszukujmy się, tam się przebija Louis Vuitton, Chanel. Co jeszcze? Co tam jeszcze? Hermes? Tierdermé? Tierdermé, tak. To są takie marki, które ja znam i nie sądziłam nigdy, że można w tak fajny sposób je przedstawić. Oderwane od rzeczywistości, przeniesione w ogóle na inny grunt. Kanister z Tierdermé i tak dalej. Tak, są tak. Takie rzeczy niby płynne, a fajnie przeniesione w inną rzeczywistość. Czy aktorzy, tak jak wy, faktycznie tak lubicie chadzać po galeriach? Co najbardziej lubicie w kulturze i w sztuce? Obrazy, malarstwo, film czy coś innego? Ja ci powiem, że najbardziej lubię teatr. Ja ze swojej strony mogę tak powiedzieć, bo teatr jest dla mnie taką totalną odskocznią od rzeczywistości. Jak jest premiera teatralna, to z największą chęcią lecę. Ale nie ukrywam, że sztuka nowoczesna też nie jest mi obca i też lubię, ale może nie aż tak mocno jak teatr. Ale ja wiedziałam mniej więcej, co to będzie. Jak zobaczyłam kilka takich fotek ukazujących leciutko, na co się wybieram, to mówię, oho, fajnie. Tym bardziej, że ja mieszkam w ogóle 5 minut stąd, więc dla mnie przyjście tutaj... Piechotkę. Dokładnie, no. Szkoda byłoby nie przyjść i nie zobaczyć tego, bo to jest naprawdę, robi to wrażenie. Jeżeli chodzi o pandemię, jak państwo spędziliście ten okres? Czy mieliście tą przerwę, jeżeli chodzi o nagrywanie kolejnych odcinków, występowania w filmach? Jak to było u ciebie na przykład? Przerwa była, mieliśmy przerwy ponad 3 miesiące. Tak. Jakoś tak, od marca do lipca. W lipcu zaczęliśmy kręcić kolejny 9 sezon, a w tym czasie różnie. Ja byłem w swoim rodzinnym mieście, później jeszcze mieliśmy taki wspólny wyjazd do Świeradowa. Świeradów-Zdrój, bardzo, bardzo miło to wspominamy. A oprócz tego jakieś treningi w domu, ja trochę zacząłem biegać z powrotem. Natomiast generalnie pandemię wspominamy źle, nie chcemy do tego wracać, już do tego zamknięcia, bo już 24 godziny ze sobą na dobę, przy naszych charakterach, powiem szczerze, że to bywało różnie. Były momenty krytyczne, ale udało nam się to przetrwać i tak, to chyba był taki największy sprawdzian. Czyli w zasadzie okres kwarantanny nie był okresem twórczym. A co my zobaczymy nowego w tym 9 sezonie? Oj, tutaj chyba największe niespodzianki są, jeśli chodzi o postaci, bo już pojawiła się Laura Samojłowicz, Monika Miller. I jeszcze w 500 odcinku pojawi się nowa postać. Jest to bardzo znana osoba w świecie sportu. Tak, my ją teraz widzimy, patrzymy na nią, właśnie przeszła, ale nie możemy powiedzieć, kto to jest. Ale ta osoba będzie grała u nas policjanta również. A proszę powiedzieć, czy oprócz waszej gry w danym serialu macie jakieś kolejne plany zawodowe na ten rok? No tak, ja udało mi się zrobić, zagrać w filmie, który powinien mieć swoją premierę w styczniu 2021 roku. Aczkolwiek, jeżeli zostaną zamknięte kina, no to ta premiera siłą rzeczy zostanie przesunięta. A jaki to jest film? Mój dług. W jakiej reżyserii? Denis Delić to reżyseruje. Ja tam mam całkiem niewielką rolę, natomiast jest ona bardzo trudną rolą. I to chyba, no szczerze, była to dla mnie bardzo stresująca rola. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast... Ale poradziłaś sobie z tą rolą? Poradziłam sobie, aczkolwiek scenę nagrywaliśmy no dobre 4 godziny. Jedną scenę, więc to kurczę. No ale to jest zupełnie inna praca. To jest wspaniałe, jak jest czas na budowanie sobie postaci, na rozmowy z reżyserem, jak nie ma takiej... No my mamy w Gliniarzach niestety teraz jeszcze przez pandemię taką fabrykę. My musimy zrobić jak najwięcej odcinków, bo boimy się po prostu, że znowu nas zamkną w domu, nie daj Boże. A chcielibyśmy, nie ukrywamy, żeby te odcinki leciały cały czas, no bo przecież widzowie na nas czekają i cieszą się, że właśnie wszedł nowy sezon. A jaką rolę zagrałaś w tym najnowszym filmie? Mój duch, tak? Tak, ale właśnie... Nie powiem, bo to jest zupełnie inna postać niż taka, jaką znają mnie ludzie z serialu, więc totalna kontra. A jeżeli chodzi o twoje plany zawodowe, coś nowego szykuje się u ciebie? To są nie tylko moje plany, ale nasze wspólne plany, bo tak. mamy taki już pomysł ogólny jest na rzecz niezwiązaną z aktorstwem, a bardziej z muzyką. Przygotowujemy demo, jest utwór już gotowy, czeka na to, żeby go opublikować i myślę, że gdzieś
Może w tym miesiącu jeszcze uda się go opublikować i to będzie taki zbiór na początek kilku utworów, czterech bodajże, mamy materiał na cztery utwory i z tych czterech utworów powstanie demo, które chcemy pełnoprawnie, normalnie wydać jako wspólną płytę. A jeżeli chodzi o to demo, kto będzie mnie śpiewać? Ty czy ty? Ja jestem od śpiewania, a Łukasz za to tworzy muzykę. Podkłady muzyczne. To kompozytor, ja rozumiem. Tak, tak, tak. Znaczy, on nie jest, akurat kompozycje są mojej mamy. Aranżację bardziej robię, bo to jest właśnie muzyka. Muzyka i tekst jest mojej mamy. Moja mama przez całe życie pisała wspaniałe teksty i nigdy nic z tym nie zrobiła i nie robi dalej. Więc ja mówię do niej pewnego dnia, mama, ja to przejmuję i ja to zrobię. Po prostu. Bez dyskusji, bo to nigdy, jak to będzie leżało w szafie, mówię, to po co tak? I wzięłam te teksty i to się bardzo fajnie, znaczy podoba się to ludziom, wpada w ucho, takie przynajmniej mam głosy z zewnątrz, no i mam nadzieję, że odbiór będzie bardzo dobry. Natomiast Łukasz, tak jak mówię, on no jest wybitnym, dla mnie przynajmniej, jak to się mówi, ładnie muzykiem i naprawdę potrafi, on rozumie, o co mi chodzi, bo ja mam w głowie coś, co ja bym chciała, żeby ten podkład brzmiał tak, a nie inaczej i on mnie jakby rozumie bez słów. Ja mu powiem, słuchaj, tutaj, no też tak właśnie on mówi, też tak myślałem, to ja to zmienię. I okazuje się, że dokładnie jest to, co mi szumiało przez te wszystkie lata, jak podśpiewywałam sobie te piosenki, to jest dokładnie to, o co mi chodziło w jego wykonaniu. Przy tym właśnie utworze, który ostatnio zrobiliśmy, było tak, że przecież sam utwór powstał i później przez dobre dwa tygodnie on jeszcze cały czas był modyfikowany, a jeszcze coś było dołożone, coś było ujęte, a może tutaj zmienić, a może tu zmienić, no i finalna wersja po tych dwóch tygodniach, już od zakończenia nagrywania tego pierwszego utworu, dopiero po tych dwóch tygodniach okazało się, że to jest to, czego my chcemy tak naprawdę na 100% w tym.